Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji przygotowanej przez Biuro Promocji Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Joanna Gocłowska-Bolek. Pracuję w Ośrodku Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i od wielu lat zajmuję się badaniem, analizowaniem i opisywaniem Ameryki Łacińskiej. I właśnie do tego niezwykle różnorodnego, bogatego kulturowo, o przepięknej literaturze, muzyce, bogatej historii regionu chciałam Was dzisiaj zaprosić. Ale dzisiejsza lekcja będzie o bardzo poważnych sprawach, o barierach w rozwoju gospodarczo-społecznym. Zacznijmy od tego, żeby scharakteryzować sobie pokrótce region latynoamerykański. Otóż obejmuje on większą część półkuli zachodniej, od Rio Grande na północy aż do ziemi ognistej na południu. Ile to krajów? Otóż do Ameryki Łacińskiej należy 20 krajów i aż 9 terytoriów zależnych. Ale jeżeli dodamy do Ameryki Łacińskiej również od niedawna uznawany za autonomiczny region Karaibów, to krajów do analizy będzie dużo więcej, aż 34 kraje i 12 terytoriów zależnych. Skąd nazwa Ameryka Łacińska? Otóż większość krajów regionu to są kraje, w których używa się języka hiszpańskiego, portugalskiego, jak w przypadku Brazylii, albo francuskiego, jak w przypadku chociażby Haiti czy Antyli. I teraz mamy do czynienia z językami pochodzenia romańskiego, a więc wywodzącymi się z łaciny. Stąd nazwa Ameryka Łacińska. Po raz pierwszy została ona użyta ponad 150 lat temu, w 1856 roku przez kolumbijskiego pisarza i publicystę José María Torresa Caicedo i równolegle przez chilijskiego pisarza Francisco de Bilbao. Od tamtej pory używamy tej nazwy dla zaznaczenia właśnie regionu latynoamerykańskiego. Ameryka Łacińska to nie tylko Ameryka Południowa. Ameryka Południowa to jest tylko część Ameryki Łacińskiej. Musielibyśmy do niej dodać również kraje Ameryki Centralnej, Meksyk oraz Karaiby, aby mieć pełen obraz. To jest bardzo dużo krajów, bardzo zróżnicowanych, od bardzo dużych, jak Brazylia, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, po dużo mniejsze gospodarki, mniejsze pod względem ludnościowym i pod względem gospodarczym. Największym krajem regionu, tak, pod względem powierzchni, jak liczby ludności, jak też największą gospodarką, jest Brazylia. Brazylia to jest aż 210 milionów mieszkańców. Kraj, który na liście największych ludnościowo krajów świata znajduje się na 6 pozycji. Do zeszłego roku, zresztą na 5, dopiero w zeszłym roku Brazylię pod względem liczby ludności przegonił Pakistan. W pierwszej dziesiątce znajduje się również Meksyk, który liczy aż 124 miliony mieszkańców. Olbrzymia liczba ludności, olbrzymie rynki, również olbrzymie gospodarki. Argentyna to jest gospodarka wielkości mniej więcej gospodarki Polski, natomiast zamieszkiwana jest przez większą liczbę ludności, aż 44 miliony osób. Natomiast w Ameryce Łacińskiej znajdziemy też kraje dużo mniejsze, o niewielkiej liczbie mieszkańców, ale również niewielkim potencjale ekonomicznym, radzące sobie lepiej i gorzej. Jeżeli popatrzymy sobie na tę środkową kolumnę, pokazuje ona produkt krajowy brutto przypadający na jedną osobę, a więc pozwala porównywać mniej więcej poziom życia w tych krajach, który jest bardzo zróżnicowany. Są tutaj również bardzo biedne gospodarki. Jaką część gospodarki światowej, gdybyśmy mieli taki tort złożony ze wszystkich krajów świata, jaką część z tego zajmuje Ameryka Łacińska?
ile na nią przypada. Taka wizualizacja, myślę, że pomoże nam wyobrazić sobie lepiej. Otóż na Amerykę Łacińską przypada ta część, która jest zaznaczona kolorem pomarańczowym. Brazylia, największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, to mniej więcej 2,5% gospodarki światowej. Meksyk mniej więcej 1,5%. Dla porównania, Polska to jest niecały procent, 0,9% całej gospodarki światowej przypada na Polskę. Jeżeli chcemy mówić o rozwoju gospodarczym i społecznym, warto też wskazać różnicę w poziomie wskaźnika rozwoju ludzkiego, tak zwanym HDI, czyli z angielskiego Human Development Index. Pokazuje on nam takie zestawienie, które bierze pod uwagę nie tylko produkt krajowy brutto przypadający na jedną osobę, ale również poziom alfabetyzacji, edukacji i długość życia, który odzwierciedla również stan opieki zdrowotnej w danym kraju. To wszystko zawiera się we wskaźniku rozwoju ludzkiego. Otóż dwa kraje, Argentyna i Chile, należą do grupy o najwyższym poziomie tego wskaźnika. Mniej więcej taki sam poziom wskaźnika jest w Polsce. Największa grupa krajów Ameryki Łacińskiej to są kraje o wysokim poziomie rozwoju. Natomiast mamy też wiele krajów, które niestety, ale ten poziom rozwoju ludzkiego mają dużo, dużo niższy. Przy czym Haiti należy do krajów o najniższym poziomie. Jest to kraj nękany regularnie klęskami żywiołowymi, który nie potrafi podźwignąć się z tej katastrofy gospodarczej, w której się znalazł. Na dzisiaj perspektywy rozwoju dla Haiti są niestety bardzo niekorzystne. W ostatnich latach kraje Ameryki Łacińskiej rozwijają się w bardzo różnym tempie. Mamy takie gospodarki, w których trwa kryzys, nawet bardzo poważny, jak w przypadku Wenezueli. Wenezuela, jakiś czas temu bardzo bogaty kraj Ameryki Łacińskiej, dzisiaj pogrąża się w kryzysie i gospodarczym, i politycznym, i humanitarnym. I te perspektywy dla Wenezueli na najbliższy czas są niestety niekorzystne. Mamy kraje, które rozwijają się w bardzo niewielkim tempie, ale również mniejsze gospodarki, takie jak chociażby Panama czy Dominikana, które każdego roku odnotowują wzrost gospodarczy przekraczający 7-8% rocznie. To jest bardzo dużo. Niestety są to nieduże gospodarki, które dla całości regionu nie mają aż tak ogromnego znaczenia jak Brazylia czy Meksyk. Jeżeli takie jest znaczenie Ameryki Łacińskiej w całości gospodarki światowej, to jest mniej więcej 8,5% gospodarki światowej przypada na Amerykę Łacińską, warto zaobserwować, w jakim tempie następuje rozwój gospodarczy i jakie są bariery, które ten rozwój od lat, od dziesiątków lat spowalniają. Te bariery przede wszystkim wynotowałam na tym slajdzie. Musimy powiedzieć sobie o tym, że w perspektywie wielu już lat takim jednym z najważniejszych czynników, który sprawia, że ten rozwój gospodarczy jest silnie uzależniony od aspektów zewnętrznych, jest silne uzależnienie od rynków międzynarodowych. Ameryka Łacińska od wielu dziesiątków lat próbuje znaleźć swoją własną ścieżkę rozwoju, próbuje sprawić, aby jej gospodarki były bardziej zróżnicowane, bardziej zdywersyfikowane. Jednak wciąż pozostaje regionem, w którym większość krajów polega na eksporcie surowców
oraz artykułów żywnościowych. I dopóki na rynkach międzynarodowych mamy dobrą koniunkturę na surowce i na żywność, wówczas odzwierciedla się to w korzystniejszej sytuacji gospodarczej regionu. Tak było na początku bieżącego stulecia, gdy Chiny, ale również inne gospodarki azjatyckie, jak Indie, Indonezja, Wietnam czy Singapur, Korea Południowa, rozwijały się w bardzo wysokim tempie i potrzebowały do swojego rozwoju surowców, które to surowce kupowały w dużej części właśnie w krajach latynoamerykańskich, przekładało się to na korzystniejszą sytuację gospodarczą również w regionie. Ale gdy mamy spowolnienie gospodarcze w Chinach, gdy już nie potrzebują one i nie kupują tyle surowców latynoamerykańskich, bardzo szybko przekłada się to na powolniejszy wzrost również w krajach Ameryki Łacińskiej. Dużym problemem, z którym mierzy się Ameryka Łacińska od wielu dziesiątków lat, jest również rozwarstwienie dochodowe oraz powszechne ubóstwo. Dużym problemem jest to, że jeżeli nawet odnotowywany jest wzrost gospodarczy, bardzo często nie przekłada się on na równomierną poprawę sytuacji wszystkich grup społecznych. Najczęściej elity gospodarcze, finansowe z tego wzrostu korzystają w najwyższym stopniu, natomiast klasy biedniejsze nie korzystają w ogóle, a najczęściej ponoszą koszty reform gospodarczych, które właśnie obciążają te biedniejsze grupy ludności. W ostatnim roku przez Amerykę Łacińską przetoczyła się fala protestów społecznych w niemal wszystkich krajach. Chociaż czynniki wywołujące te protesty były różne w różnych krajach, to możemy też znaleźć kilka cech wspólnych. Przede wszystkim były to protesty skierowane właśnie przeciw nierównościom, przeciw temu, że z tego wzrostu gospodarczego, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia, no nie wszyscy korzystali w takim samym stopniu i najbiedniejsi nie skorzystali wcale albo skorzystali w stopniu znikomym. I dzisiaj, gdy ta sytuacja gospodarcza nie ulega poprawie, gdy ludzie zdają się być bardzo zaniepokojeni tym, że brakuje pracy, brakuje perspektyw, zwłaszcza dla młodych ludzi, wychodzą na ulicę, aby zaprotestować, aby podkreślić swoje zdanie i wypowiedzieć je wobec polityków, którzy niekoniecznie do tej pory respektowali głos społeczeństwa. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia przez cały rok 2019. W wielu krajach, nawet stosunkowo bogatych, tak jak Chile, doszło do protestów, które zostały wywołane przez, wydaje się, znikomy czynnik, jak niewielka stosunkowo podwyżka cen biletów. Natomiast prowokowały te czynniki bezpośrednie całą falę protestów, które objęły dużą część kraju. W dużej części w tych protestach uczestniczyli ludzie młodzi. Młodzież, która domaga się jakichś możliwości rozwoju, która kończy szkołę i nie widzi żadnej możliwości znalezienia pracy. Gdy tych możliwości nie ma, rzeczywiście powoduje to wzrost frustracji i wyjście na ulicę. Czasem te protesty były tłumione w sposób bardzo brutalny. Dochodziło do ofiar w ludziach. Takim hasłem, które przyświecało nie tylko w Chile, ale w wielu miejscach Ameryki Łacińskiej tym młodym ludziom, którzy protestowali, było zdanie wypowiedziane przez chilijskiego poetę i matematyka Nicatora Parry Sandovala: mamy dwa bochenki chleba, pan zjada dwa, ja żadnego. Średnie spożycie jeden bochenek na osobę. To hasło pokazuje, że statystyki, które nam pokazują, że sytuacja gospodarcza może być średnio dość korzystna,
nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji, bo być może, że część społeczeństwa z tego wzrostu gospodarczego nie korzysta. Problemem, który utrudnia rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej również od dawna jest wysoka przestępczość. Na 10 najbardziej niebezpiecznych krajów świata aż 8 znajduje się w Ameryce Łacińskiej. Wysoka przestępczość również związana jest z działalnością karteli narkotykowych, które przejęły we władanie część biednych dzielnic, na przykład na przedmieściach Rio de Janeiro, czy też całe części Meksyku, właściwie wyjęte spod jurysdykcji instytucji publicznych, a zawładnięte przez te nielegalne grupy przestępcze. Słabością latynoamerykańską jest też często brak stabilnych instytucji politycznych, które przekładają się bardzo często na różne kryzysy polityczne. Z bardzo poważną sytuacją właśnie kryzysu politycznego mamy miejsce na przykład w przypadku Wenezueli, gdzie dzisiaj mamy dwóch prezydentów, dwa parlamenty, dwa sądy najwyższe, wielki bałagan, chaos polityczny, do którego niestety dołączył kryzys gospodarczy i kryzys humanitarny. Brutalnie tłumione przez władze protesty społeczne, które trwają od wielu miesięcy z pewnymi przerwami, nie zdołały przywrócić tutaj pewnego porządku. Ważnym aspektem, o którym warto też powiedzieć, jest kryzys migracyjny, z którym mamy do czynienia w kontekście przede wszystkim Wenezuelczyków, którzy masowo uciekają z tego zdewastowanego gospodarczo kraju, szukając jakiejś możliwości dla siebie, dla swoich rodzin. Od 2015 roku z Wenezueli uciekło 5 milionów osób, szukając swojego miejsca, czy w krajach sąsiednich, przede wszystkim w Kolumbii, czy również gdzieś dalej, również w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Masa ludzi, którzy w bardzo trudnych warunkach poszukują jakiejś możliwości dla siebie, dla swoich bliskich. To jest również sytuacja wielu krajów Ameryki Środkowej, przede wszystkim z Salwadoru, Hondurasu czy z Gwatemali. Ludzie wędrują poprzez Meksyk na północ po to, aby dotrzeć do granicy północnej Meksyku, a więc do Stanów Zjednoczonych. Tutaj niestety nie napotykają na otwarte ramiona, tylko na mur, który już w tej chwili część granicy oddziela, ale jak znamy to z retoryki obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten mur miałby odgrodzić w ogóle całkowicie Meksyk od Stanów Zjednoczonych. Tych migrantów Stany Zjednoczone nie chcą i nie potrzebują. Natomiast stwarza to wiele trudności i dla samych mieszkańców, i dla tych krajów, które liczyłyby na pomoc. Udało mi się opowiedzieć o kilku wybranych aspektach z rozwoju społeczno-gospodarczego Ameryki Łacińskiej. Chciałabym Was zachęcić do samodzielnych poszukiwań, do tego, abyście o tym bardzo ciekawym regionie jak najwięcej starali się dowiedzieć. Dziękuję za uwagę.